Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę mogę, się. Mogę, gdzie usiąść? No, do swoje miejsce. Ja nie mam swojego proszę miejsca. Marek, no gdzie ma swoje miejsce? No to tutaj do pierwszej ławki. Dobra, ja siadam tam, gdzie zwykle. Dobra, już jestem gotowy. Dzień dobry. Dobrze, dzień dobry. Dzisiaj jest tylko tyle was, naprawdę? To no, dzisiaj ważna lekcja. Tyle albo aż tyle. Dzisiaj lekcja angielskiego, no ale dobrze. To w takim razie sprawdzam obecność. Szczypson, kromka. Jestem. Palion zielony? Nie ma. Jak zwykle. Go znowu nie ma? No bo on... Co się dzieje? Jest chory czy co tutaj się pobudzi? Bo go stać. Okej. Dave, żabka, Żabson? Nie ma go. Jestem. Siema. No co to za spóźnienie, panie Dave? On tak mnie potrąciło. No, tylko trochę pan spłaszczony, no, ale dobra. Ale czekaj, no spójrz na mnie, przecież zawsze się ode mnie odbiło. Nie rozumiesz tego? Aha, rozumiem, dobrze. Yeti IC? Nie ma. Nie ma. Zwykły miodek? O, oczywiście, że jestem. Okej, palionka? Nie ma, dobrze. W takim razie tak, dzisiaj proszę państwa lekcja języka angielskiego. English lessons, prawda, tutaj lecimy. Let's go! Więc okay, tak, proszę państwa, hello. Dobrze, może zacznijmy od pana Szypsona, proszę się przedstawić po angielsku. Hallo, ich bin Philipp, ich mag Kino und Sport. O, ich bin sehr alt. Ale proszę państwa, proszę państwa, co się dzieje, to jest język angielski, proszę jeszcze raz panie Szypsonie po angielsku tym razem, poproszę. Hello, my name is Philipp, ich mag Kino und Sport. Panie Szypson. Nie no. Muszę pan się skupić. Ja nieprzygotowany jestem. Mogę nieprzygotowanie? No to nie jest nic trudnego. Nie mam to jest bardzo korzystane. Trudne, jak mam pierwszą lekcję angielskiego w tym roku. No dobrze. No dobra. Hello, my name is Philip. I like kino and sport. Okej. Okay. Wow. Kino po angielsku to... Cinema. To teraz Bzyku, proszę Bzyku, no, przedstaw się. Hello, my name is Bzyku. I am 20 years old. I like going to school very much. My friends are Szypson and Dave. Dobrze, pan Dave w takim razie po angielsku. What's up, baby? Proszę. My name is David. Nie, panie Dave, proszę się uspokoić. Nie tak jest, nie używa takich słów do mnie. To jest bardzo w porządku, proszę przedstawić się. Hello, my name is David, I am 20 years old, I like sports and girls. Git? Tak, dobrze, okej. Dobrze. Czy możemy teraz jakiś inny język, jak espanol na przykład? O, ja umiem coś po hiszpańsku powiedzieć. Dawaj. Proszę. Yawa pala seka... Twelmunden Patia. Najgorsze. A dobra, ja już się bałem, że to jest coś złego, on tu mówił, ja nawet nie wiem co. Ja też No mi importa lo quere mi se dia, vivo de so mia, que yo vivo la mia. O. Wow, ale pojechało. Ankara Messi. Nie, panie Szypsonie, ja wiem, że pan po francusku też potrafi mówić, już tak, po francusku. Jeżeli pa pole pacte se levi. Okej, tak myślałam, że pan tutaj tą sentencję złotą powie. Nawet nie wiem, co to znaczy. Pan Bzyku może coś po francusku? Czy cokolwiek znaczy. Je suis Bzyku. Super. Co jest grane? Czy on to umie? Dobrze, o to chodzi na francuski. Czekaj, Moncler. Moncler. Okay. Tak. No dobrze, tak. To może teraz coś, nie wiem, jakie jeszcze znacie języki? Chiński, proszę bardzo, pan Szczypson po chińsku. Nie, bawiam po turecku. Powieram mojego przedmówcę. A to najpierw po chińsku. Po chińsku? No nie wiem, ciąg. Okej, pan Super Zyku. Idol Dishanu. Kojarzycie tego ziomeczka? Nie. Dobrze, ale może, no. Ale chiński jest nie, no chińskiego nikt nie zna, no. Dobrze. To tak razie gra. Super Idol? A może ten, jakąś pisownię. Ja umiem nie napisać. Nie, pisownię. Jabłko umiem napisać po angielsku. No mogę napisać na tablicy? Oczywiście, już pan ma kredę. A mogę tabliczkę? Ja sobie daję panu już kredę. Mogę? Dziękuję. Mega fajna kreda, 21 wiek, kreda. Ej, w sumie nawet fajne byłoby zrobić taki test na pisanie z angielskiego. Dobra, po angielsku jabłko, ta? Tak. Dobra. Apple. Okej, bardzo dobrze. Mega jestem dobry, nie? Dobrze, bardzo mi się Pan z numerem 2.
Ale to tak nie działa. To tak działa. Ale pan wyszedł. Mogę, czekaj, przeznaczę mu kredę. A, już pan dostał swoje. Dobrze. Panie Dave, proszę napisać w takim razie... Co wziąłam? Nie, git, sorry. Dlaczego zmazuję jest moje? Jeszcze nie zanotowałem. Dobrze, proszę tutaj... jak jest po angielsku wygodny i proszę to zapisać. O, jejku. Ej, trudna, dawajcie nawzajem sobie powiemy. Comfortable. Comfortable, to źle napisałeś. Bardzo dobrze. Bzyku, proszę teraz tutaj do tablicy. Dobra, teraz siema. Proszę napisać cześć po angielsku. Ciężkie dostał. Ciężkie. Halo. Hejo. Pa. Hey, hello, dobrze, what's poppin? What poppin? Okay, a może jeszcze po jednym tutaj zrobimy. Ja mam kredę jeszcze, a mogę zabrać drugą. Tak? Dobrze, proszę w takim razie po angielsku napisać lubię cię. Czy to? Czy to coś? Oh my god. Pan jeszcze w stanie... Pan robi sobie znane jaja teraz? You, tak. naprawdę you? You. Robi sobie pan jaja? Tak. No co jest źle? I like you. No nie, powinno się napisać... Dobrze. No dobra, dobra. Dobra, poprawię. Zaraz będzie, że nie mówię angielskiego. No, tak. Ale no, pan jeszcze w stronie. Teraz jest dobrze, no o co ci teraz chodzi? Okay. Teraz jest okej. Ja też, ale ty jesteś dyżurny, tak. Co się pultasz? Pan Dave, proszę napisać w takim razie na tablicy po angielsku łóżko. O kurde. O, żebyś nie pomylił ze zły. Okej. W takim razie teraz mam pan Marek. Pan Marek teraz, proszę, zapraszam. Proszę napisać policja po angielsku. Nie ma szans. Napis to sam do polskiej policji. Ale po angielsku. Panie Marek. Dobra, już. I like police officers! Dog. 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 Ale to jest bardzo niekulturalne. Ja myślę, że wystarczy... Dog. Że ja myślę, że wystarczy nam przepis zadania. Ała! To Marek był, ja siedziałem na miejscu. To nie byłem ja, nie wiesz to. Pan jeszcze w stanie, proszę posiadać wizję teraz, za to. Ale to nie byłem ja. Ale widziałam, że to był pan. No, na jak mogła pani widzieć, jest pani wypisane, była. Wypisane, że to on. Dobra, na twojej twarzy jest wypisane, oczy. Prawda. No. O. No że masz. Miód jest na twojej twarzy, wymazany, nie wypisany. To nic nie ma. Ale może pan szybko przestać mnie tutaj uderzać? Ale to był żółwik. Nie, to nie był żółwik. Może, ale możemy zbić żółwia? Nie możemy, proszę usiąść. W tej chwili. I mnie nie bić więcej. Ale panie szybko nie. No widzi pani jaka dobra sprawa. A co to jest za bit? Nie, no co się gra? Dlaczego uczeń jest tak bardzo tutaj źle traktowany? No ma pan mnie nauczycielkę, no tak nie można. Nie bije nauczycielkę. A dlaczego państwo tutaj skaczą po stołach? Proszę nie skaczę tu usiąść. Dobra. Bardzo ważna lekcja dla państwa. Ale ej, proszę tutaj nie takie rzeczy. Takie rzeczy nie wolno tutaj robić. Jeżeli chcecie państwo, to nie tutaj. Ja się chciałem. Dobra. Mam pytanie do pani nauczycielki po angielsku. O właśnie, teraz my powinniśmy pozadawać pytania. Zobaczyć, czy ty coś umiesz w ogóle, nie? No ale panie szybko. Ale to nie ja był, to był Bzyku! No ja nic nie robię, ja siedzę panie sobie grzecznie w ławce. Can we go outside and go home, please? Nie mogą państwo. Proszę usiąść. Proszę usiąść. Panie szybko, nie może pan usiąść? Dziękuję. Panie Bzyku też dobrze. Bardzo dziękuję za to, że w końcu się mnie państwo posłuchali. I kurde... Nie wytrzymam teraz, gdzie to jest? No ale czego pani szuka? No bo tutaj coś mi cały czas miał, czy mnie to denerwuje po prostu. Gdzie jest pan Szybson? Panie Szybson, dlaczego ma się schował? Proszę wejść tutaj. Ja palę papierosa. Ale ej, proszę do środka. Nie wolno takich rzeczy robić. Dobrze, witam was, kochane dzieci. Proszę się wszyscy dwa. Panie Szybsonie, no pan mi tutaj cały czas tutaj... No bo nudna lekcja jest, no. Nie jest nudna lekcja, to jest bardzo ważna lekcja. No takie lekcje też muszą po prostu być. Walking on the weekend like usually. Proszę państwa... Zawdego nie napiszcie, bo zostanę bana. Dobrze, ja już mam po prostu tego. Proszę się usiąść, naprawdę, bo to jest bardzo ważna lekcja, no. Państwo cały czas tutaj mi dezorganizują całe zajęcia. Dobrze. Więc tak. Bardzo dziękuję za to. Czemu ty jesteś taki Jezus? No ja nie będę przepraszać. Ja się mega nudzę na tej lekcji. No to proszę wyjść. Co się, proszę wyjść. Ja tu żeby się czegoś nauczyć, a pani sobie w kulki leci.
Jak pan się odcinie, to proszę wyjść. Nie no, szczypcą spokojnie. Ale co, co mnie będzie pani wyganiać? Ja to muszę się nauczyć. Pani jest nieprzygotowana. Pani jest nieprzygotowana. Ja jestem przygotowany. Pani mnie przepytała, ja na wszystko odpowiedziałem dobrze. Bardzo niekulturalny. No i kolejny talerz mi pani daje na ten. Proszę go zabrać. Brudny talerz. Żre pani tutaj w tej klasie, a ja muszę to sprzątać później. Pan chyba oszalał naprawdę. Proszę zabrać ten talerz. Takie słowa? Proszę stąd wyjść. Nie będę stąd wychodzić, ja przyszedłem się czegoś nauczyć. Ja przyszedłem się czegoś nauczyć. Ale mnie to nie interesuje. Proszę stąd wyjść. Ale ma pan dowód? Proszę. Proszę. Nie, mogę pocierać tablicę jedynie, to jest... Co to jest za przemoc w szkole, przepraszam bardzo? Nie, no to jest do zwolnienia nauczyciel, jest to do zwolnienia w ogóle. Ja nie wiem, to jest do poprawki jakiejś. Proszę, proszę stąd wyjść. A, okej, czyli będzie zabijany uczeń w klasie, tak? Zaraz ze szkoły. Tak, będzie zabijany. Proszę stąd pójść, nie podoba mi się to, co tobie powiedzieć. Proszę stąd wyjść. Ej, w tej chwili. Dobra, okej. Trzymaj się, baby. Do widzenia, Pozdro. Skoro tak to ma wyglądać. Ja idę do dyrektora, którego nie ma. Koniec, bo mi się to nie podoba, takie reakcjowanie uczni. Ej! Ale dobra, ale nawalasz to, ja cię kręcę. Ej, ale nie, bo mnie zdenerwował ten nauczyciel. Nigdzie nie ma normalnych nauczycieli. Macie jakieś niewyjaśnione spiny tutaj chyba. Bo ona mnie denerwuje. No, ale to pan mi tutaj cały dobra, no ale... Na moją nieporzyść, no tutaj pan... Nic, zero, nic się nie działo na lekcji, totalne nudy. Dodatkowo jest pani tak sposana pod pachami, że już pani to przemokło. No, ale co to jest, zabijcie mnie! W tej chwili. Dobra, walić nauczycieli, ja wracam do domu.